Za nami wielka moc tradycji, czyli kolejna edycja Jarmarku Wielkanocnego w Dzierżoniowie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć świątecznych przysmaków, pięknie udekorowanych stołów wielkanocnych, konkursu na najpiękniejszą palmę, a także warsztatów m.in. z wyplatania koszyków czy tworzenia kraszanek. Jest to przede wszystkim inicjatywa taka, żeby podtrzymywać nasze tradycje. Tradycje, które oczywiście są związane z tym świętem Wielkiej Nocy. Są to stoły wielkanocne, ale przede wszystkim będzie też konkurs palm najpiękniejszych, największych, więc tutaj też mamy przyjemność być w jury i będziemy to oceniać. Natomiast na piętrze znajdują się różnego rodzaju warsztaty. Są to warsztaty zarówno ceramiczne, warsztaty robienia pisanek, warsztaty plastyczne też. Myślę, że każdy znajdzie dzisiaj coś dla siebie. Tradycja jest podstawą tak, naszego funkcjonowania i ten czas zbliżających się świąt wielkanocnych wypełniony różnymi elementami od niedzieli palmowej przez Wielki Tydzień, ale i elementami tej codzienności, czyli właśnie przygotowywania potraw, dekoracji stołów, dekoracji kraszanek, dekoracji palm. To jest wszystko naszą tradycją i warto, aby to funkcjonowało. Ja się bardzo cieszę, że po raz trzeci udało się przenieść takie nasze wydarzenia, które od wielu lat były i funkcjonowały poprzez lokalną grupę działania Ślężanie, gdzie tradycyjnie w gminie Marcinowice się to wszystko odbywało, to festiwal stołów takich wielkanocnych. Namawialiśmy naszych partnerów, tutaj gminy, aby coś takiego zagościło na ziemi dzierżoniowskiej i mamy już po raz trzeci tą edycję, czyli okazuje się, że temat sam się toczy i obrasta wręcz, patrząc poprzez warsztaty, które tu się dzieją, w takie dodatkowe elementy. Niestety ta niedziela palmowa, coś pogoda nie dopisuje. Natomiast oczywiście tutaj pogoda jest zupełnie nieważna. Ważna jest atmosfera i tak jak widzimy na sali, przepiękne stoły, przepiękne wyroby, przepiękne panie, które to przygotowywały, które pięknie są ubrane w stylu swoich regionów. Bardzo się cieszę, że wspólnie z gminą wiejską Dzierżoniów, ze starostwem powiatowym wprowadziliśmy tą imprezę w zasadzie. Jak mówię, to jest rozpoczęcie już Wielkiego Tygodnia, może trudno to nazwać imprezą, ale naprawdę dzięki temu spotkaniu, dzięki tej atmosferze już czujemy święta i myślę, że fajnie, żeby ta impreza była kontynuowana w kolejnych latach. Czym się pochwalili? Mamy własnoręcznie wykonywane pisanki, woskie malowane i później oczywiście farbowane w farbkach. Mamy ćwika, musiała być na stole. Jajko oczywiście z laskrom chrzanu dla zdrowotności. To i w koszyczku i na stole do śniadania musiało być. I mamy paski, to są te babki wszystkie drożdżowe z rodzynkami. One są takie troszkę na słodko i dla nas w święta zastępują chleb. Wszystko, co jemy, to jemy właśnie z tymi paskami. Nie może zabraknąć jajek w różnych postaciach. Są też oczywiście jajka w sosie tatarskim, jajka nadziewane, ale tak jak mówiłam też dla tych, co lubią coś słodkiego. Pascha tradycyjna, babka wielkanocna, to czego na każdym stole chyba zabraknąć po prostu w święta nie może. Wszystko, co jest pokazane na naszych stołach, to wiąże się właśnie z tradycją naszą, moich koleżanek. To jest cała ta miłość do tradycji. U nas jest dość dużo tych potraw, ponieważ każda też pochodzi z innego regionu. Teraz mieszkamy w jednej wsi, ale każda ma gdzieś te inne korzenie. I mamy wiele tradycji. Mamy na przykład tartę z bobem, z groszkiem zielonym, z boczusiem smażonym. Mamy przeróżne ciasta, mamy galantyny z jajkami, z szyneczką, no, mamy chlebek taki szarpany, coś innego. Mamy też smalczyk, mamy mazurek oczywiście, bo to jest podstawa stołu. No i jajka w przeróżnej postaci. No każda z moich koleżanek włożyła w to swoje serce. Każda starała się to zrobić jak najlepiej. Wszystkie stoły są przepiękne. Są tak skrupulatnie przygotowane. Naprawdę ogrom pracy włożony przez te wszystkie panie, które przygotowywały te stoły. Są przepiękne i jakby metody, które są tam używane, też są przeróżne, bo to są i pasztety przepyszne, i w różnego rodzaju formach podawane jajka, i ciasta, to głównie mazurki. Także naprawdę wszystko wygląda przepysznie i przeładnie, bym powiedziała. Jakieś inspiracje na swój domowy stół pani znalazła? Oj, myślę, że bardzo dużo, tylko może mi trochę czasu brakować, ale tak, naprawdę stoły są przepiękne i tu jak najbardziej, no, ktoś, kto popatrzy na to, to myślę, że zainspiruje się do siebie, do domu, coś przeniesie. Naszą specjalnością jest pasztet z selera,
Zrobiliśmy paschę, mazurki, no i wszelakie jajka w różnych postaciach. A z takich ulubionych części tej tradycji świątecznej, co by Pani wymieniły? Oczywiście przygotowanie wspólnych potraw razem z rodziną, z dziećmi. To jest jednak najpiękniejszy moment w tych świętach. To wszystko przygotowanie razem tego wszystkiego. No i później oczywiście spędzenie czasu razem przy stole. Wszystkie potrawy wielkanocne, które przygotowywaliśmy z mamami jeszcze za naszych czasów i teraz swoim dzieciom przekazywaliśmy i teraz my same to robimy też. Żurek, jajeczka, kiełbaska biała. Warto podtrzymywać te tradycje i przekazywać je z pokolenia na pokolenie? Powinno się, żeby to nie zaginęło, żeby to trwało i trwało na wieki, żeby trwało, bo to jest piękna tradycja i to powinno trwać do końca świata jeden dzień. Nie drapie się jajka początkujący tu ani tu. Ty se zacznij, ja ci obrysuję kwiatek jeden, a ty musisz już następny zrobić sama i ja sprawdzę. Wiesz? Dobrze. Ja najpierw takie kontury robię, nie muszą być ładne, bo na pierwszy raz to nie zrobisz. O. Wiesz co, żeby jajko kwiatka zrobić, 100 razy musisz go obrócić, wiesz? O. I wtedy se go tak o. Chciałabym bardzo podziękować organizatorom tej imprezy, ponieważ dla nas kobiet jest to bardzo potrzebne. Takie spotkania nas integrują, możemy się wymienić doświadczeniami, możemy po prostu pokazać swoją kreatywność, podpatrzeć u drugich koleżanek, co tam mają, przepisami się wymienić. Także to jest super sprawa. Tutaj naprawdę chylę czoła przed organizatorami, przed pomysłodawcami tego przedsięwzięcia. Widzimy, że właśnie różne kultury tutaj się spotykają, a co najważniejsze, że ta kultura, ta tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wydaje się, że koła gospodyń wiejskich to panie już w takim szacownym wieku, natomiast widzimy tutaj młode dziewczyny, które też ze swoimi mamami, babciami przygotowują to wszystko i ta tradycja dzięki temu jest podtrzymywana. To jest bardzo ważne, żeby podtrzymywać tradycję. Niestety bardzo dużo rzeczy już się zapomina. No mamy małe dzieci, we dwie, więc staramy się ich uczyć i gotować, i jak to wygląda, jak dom się stroi, że idzie się ze święconką, z niedzielą palmową, z palmą. Staramy się to wszystko podtrzymywać, żeby zostało w korzeniach. Państwo, pierwsze miejsce koło gospodyń wiejskich Podlasie Ruszowice. To jest ta właśnie palma, proszę Państwa. Wielkie brawa. Zapraszamy przedstawiciela. A, proszę bardzo. Miłych, przyjemnych, zdrowych świąt. Weselutkich. Spokoju. I spokoju na świecie przede wszystkim, bo jak słychać, że nie ma tego spokoju, tej miłości u naszych sąsiadów, to nam jest bardzo też przykro i na pewno będziemy to wspominać, kiedy będziemy jedli to śniadanie, że nie jednym będzie brakowało. Oczywiście zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze, żeby nikogo za rok nie zabrakło. Wszystkiego dobrego. Oczywiście kuchnia jest bardzo ważna, ale pamiętajmy, nie pokłóćmy się w kuchni i spędźmy jak najwięcej miłego, wspólnego czasu razem przy stole. Żeby te święta były też spokojne, bo to jest najważniejsze i żeby każdy członek rodziny też mógł dotrzeć i żeby był zdrowy i żebyśmy się mogli tymi świętami cieszyć. I kolońskie wody. Panny się starzeją, panny się starzeją, a ja chłopak młody. Panny się starzeją.